Hej, cześć, witam. Z tej strony Safa, a w dzisiejszym odcinku razem z moimi dwoma plutonowymi, białym, czarnym. Witam. I gościem specjalnym, Puszem, Topikiem, Bodziem, jak zwał tak zwał. Witam. Siema, Mieszka. Zgramy dzisiaj jedną bitwę właśnie na Rivenach. Czyli trochę pogadamy właśnie o samym trybie, czy w tym roku jest lepiej, czy gorzej w tej trzeciej edycji, oraz właśnie też Bodzio jest tutaj ekspertem od Rivena. Więc trochę opowiadasz, jakie moduły najbardziej się opłaca brać w bitwie. No to tak. Raven to jest dosyć mobilny czołg. Ta mobilność jest głównym jego atutem, plus magazynek oczywiście. Mobilność ze względu na to, że jego umiejętności, czyli pułapka i ulepszenie na celowanie i tam jeszcze jakieś atuty, są najlepiej wykorzystywane, kiedy mamy tą mobilność. Gdyż musimy podjechać do przeciwnika, rzucić tą pułapkę, użyć tego tej precyzji celowania. No i co? No i fajny czołg w sumie. Fajny tak. DPM. A właśnie działo, jakie polecasz najbardziej? Działo no pod magazynek. Pod magazynek, pod mobilność. No i tyle w sumie. Dobra. Tak w gierce sobie zobaczymy, jak to wszystko tak, wygląda zobaczy... i dokładnie opisamy. Trochę to najlepiej to się zobaczyć, jak to działa. Graczy jest mało w kolejce, więc no teraz pewnie krótkiej chwili cięcia właśnie wrócimy. U nas na mapę strefa 404, tak? Tak to się nazywa, Himmelsdorf, no Runeberg, jak zwał, tak zwał. Ale gdzie startujemy na szybko? Tutaj albo tutaj. To tam. Tutaj. Dobra, przynajmniej wszyscy w jednym miejscu. Było blisko. Ktoś w innym. Dobra, jest rzut. Jest rzut na początek. Nie będziesz, nie. Okej. Majo. Smacznego. A dziękuję. Takie żółte. Ja nie mógłbym powiedzieć dobre, pomarańczowe. Nie. O! Mamy szczęście akurat co do rzutów. Weź może tam wyspotujcie coś, jeśli macie. No okej. Okay. Oj. Z lewej strony? Ja bym uciekał od nich. Mhm, dobra. Uciekać? My nie uciekamy. My walczymy, tak. Przecież oni walczą ze sobą. A no. To co, wjeżdżamy tam, ale tak, żeby jednak niezbyt głupio wyjechać, tak? A ty idź od razu do mnie. Tak, niezbyt głupio. Jak zawsze. Uciekam. Dobra. Już mam radyjko przynajmniej. Ilu ich? Raz, dwóch, trzech. Coś tego Warego może, czy kogoś tam? Czekaj. Może się uda tutaj... Oczywiście myślałem, że tutaj będzie widzieć przez okienka. Right on the money.
Ktoś do nich w ogóle strzela z drugiej strony. No to żeby nas... żeby to nie było problemu. Bo oni się ulewają na nas, musisz tutaj pomóc. Tak, 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 ja kończę Arlekina. No kurczę, nie trafiłem go. Już kończę. Ej, dajcie, dajcie. Teraz... Mogę? Ja się Varejem zajmę. Tego Varega, jedziemy we trójkę na razie, na tego Varega. Tak, tak, tak. Mimo, że, kurczę, bo on zaraz mi skończy, musimy go skończyć jak najszybciej. Żyjesz? Nie, nie żyję. Rozbierajcie to. Może tego, czekaj, tutaj jest push, użyj tego, niebiały. Nie. Dobra. Żyjemy. Mam nowe działo. Muszę to weź działo i wtedy po prostu. Wypiłem. Dobra. Macie to. Jeszcze sekunda. Dobra, goście, nie wie co się dzieje. Możecie po to nie... Ja może zbiorę, to będę miał kadłub. Okej, bierz. Oczywiście jedyny słuszny pod mobilność. Dobra. Pomóż do strony tego zrzutu, co? No, też tak myślę. Zbierzesz sobie. Ile ci brakuje do szóstego? Ja to wezmę może zielony? Tutaj 5, nie ma? 500. Nie ma. A, no bo to Jezu, nie oddalaj się aż tak w sumie. Nie, już jadę. Dobra. Akurat, no sporo jest tutaj zrzutów, tylko no, pytanie, czy ten czerwony jest sam, czy nie? Ktoś tu jest, dostałem spota, jak przejeżdżałem środkiem. No, są troszkę. Ale są rozdzieleni, chyba. Zakładając, że są w ogóle razem. Tak. Czyli to chodźmy na niego. Zaraz będę miał... Dobra, radę. To ja to zobaczę. I on chyba będzie tam okrążony, tak? Więc możesz podjechać o tutaj właśnie. No to będzie git, bo wtedy on będzie w pławce. Naprawdę. A to leki nawet. Przyjemnie. Ajej, blokowałem się. O, on stoi, to już nie ucieknie. Dobra. O, to nie zbiorę pani. Czy ty chcesz? Zostaw mi jedno tylko. Ale się dobra, zaraz to bym miał już... Wierzę. Ale nie są zrzuty. Problemu nie ma. Jest troszkę tego. Okej, tak z innych informacji właśnie zostały dwa Waregi, dwie Valkyrie, cztery Raveny i jeden Arlekin. Ile ci do wszystkich? Ja już mam, wierzę. Już mam. O, dwa niebieskie. Myślę, że mamy duże szanse. Czyli tutaj ktoś walczy. No tak, ale raczej się na was nie skupią, a ten warek jest tykowy. Zbierajcie niebieskie. No tak, chciałem troszkę do medża. Ja tylko magazynek niego wyładuję. No dobra. Dobra. Zostaw to, idź pod dobra. To nosze. Albo... Nie, ta Valkyria nie może zebrać. Nie, no już niech zbierz, bo on jest jeszcze przez tego Varego strzeliwana. Jest raczej sama, więc no... Będzie się opłacał już wziąć ten wyższy poziom. 200 punktów do siódemki mi brakuje. Ja to nabijesz strzelając. Mhm. Możecie pojechać po tego Varega, jeśli on tam dalej tam jest. Dobra, przeładowuję. Dobra, no, widzę, ale że Varek popełnił samobójstwo. Ja bym spróbował trochę postrzelać w nich. Valkyria. Varek jest tykowy, to możecie go szybko skończyć. Lepiej mu pomóc z Valkyrią. Bo Valkyria będzie dużym problemem. Hmm. Tam macie zielony. Ale chyba się nie wiem, gdzie się strefa. Chyba za 10 sekund zamknie się strefa.
A, ale zdążę chyba wyjechać. Ziół taktycznie zaczyna obrót. Tak, właśnie już. Bo akurat ostatnio to się zacząłem właśnie uczyć tych czasów, kiedy się strefa zamyka i teraz ta się zamyka w 7:40. No i widać, co tak się stało. Jeden strzał potrzebujemy, myślę. Większy damage, oj. I co wybrałeś właśnie, biały? Magazynek. A, okej. Okay. I prawidłowo. Dobra, oni chyba sami zostali, tak widzę. Jakbyście się wylali z tym magazynkiem na jednego? Dobra, uda się. Przynajmniej pułapkę. Czekaj. Chyba nie są razem. No tak. No. Raczej ten warek tak by nie simpował tego. Gdyby nie byli w plutonie. Warega? Czyli na razie nie mam jak, bo on jest przodem. Lepiej kończy się gryski. Boduję. Zbiorę. Czy on chce to staranować tak naprawdę? Dobra. Świetnie. Ładnie. I zostaliście sami na dwa Raveny. Chodźmy tam o. Gdzie jadę? O, są jednak o kurde. Cofamy, się? Cofamy. Oła. O, już się ciebie skończyli. Jeszcze każdy strzał z przebiciem szedł. Kurde. To jest. No to jest jednak ciebie magazynka, tak. Ale każdy strzał z przebiciem był. Zero pudeł. Jeszcze jest zgoda, czy nie? Jeden z hitów, drugi z DPCR-ów. I tak przebijali. Dobra, a jak pójdzie do pusza? Zobaczmy. Ciężko będzie. No. Chociaż tam jeszcze ich postrzelać mógłbyś. Drugie miejsce to dobry wynik. No tak, już bardzo sporo punktów będzie. I jeszcze wypychają, no. A więc screeny końcowe wyglądają następująco. Akurat właśnie dwóch z nas wbiło siódmy poziom, ja wbiłem czwarty. No i też właśnie no, Plutonowi bardzo się popisali akurat. Ja bym może powiedz o tych wynikach. Więc Topik zrobił troszkę ponad 6000 uszkodzeń. Jedno zabójstwo, ja zrobiłem 7000 uszkodzeń, 5 zabójstw. I Paweł zginął na początku, ale zrobił troszkę ponad 1000 uszkodzeń, też jedno zabójstwo. No tak, raczej dobrze właśnie poszło i no, oczywiście to jest najważniejsze. No bardzo fajnie się wbija punkty do przepustki bitewnej, bo tutaj nawet za taką bitwę już dostałem 10. No zaraz pewnie jeszcze zagramy jedną, żeby już w ogóle sobie wbić jakiś tam etap. Bo chyba Bodzio akurat potrzebuje, tak? Tak. No i to byłoby chyba wszystko na dzisiaj. Pokazaliśmy siłę Ravenów. No, przeciwnicy też pokazali. Zapraszamy naszego Discorda, gdzie możecie z nami pograć Plutony i te sprawy, nie płacąc 15 zł. No to byłoby chyba wszystko. No to cześć.